Cześć, z tej strony Tomek. W tym filmie pokażę w jaki sposób można sprawdzać czy transakcje wykonywane w obrębie danego tokenu na adresie dużych graczy tak naprawdę finalnie były zyskowne. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt, jak tutaj przedstawię, wykonałem na zlecenie jednego z widzów mojego kanału, jednego z członków społeczności grupy na Telegramie, do której również zapraszam do dołączenia. Tutaj inwestor twierdził, że warto sprawdzać portfel tzw. zwanych wielorybów pod względem tego, czy ich operacje. Wykonywane w obrębie danego tokenu są zyskowne, ponieważ wiemy, że dobrze jest śledzić wielorybów, duże adresy na iter natomiast iter nie daje de facto żadnej, żadnego feedbacku, żadnej wiadomości odnośnie tego, czy operacje wykonywane na danym tokenie przez, przez dany adres w ogóle były zyskowne. A myślę, że to również jest bardzo znaczące. Dodatkowo również obserwując ręcznie, takie operacje na iterskanie trzeba umieć rozróżnić to, czy rzeczywiście doszło do operacji kupna sprzedaży, czy była to tylko operacja otrzymania bądź przesyłania tokenów, ponieważ wiemy, że często zdarza się tak, że skamerzy po prostu na duże, na bogate adresy przesyłają swoje tokeny, tylko dlatego, żeby właśnie wzbudzić nimi zainteresowanie oraz żeby nabrać niewprawione osoby, które Obserwują portfele wielorybów i zachęcić ich do kupna takiego tokenu, który niestety później nie da się za bardzo sprzedać. Oczywiście, śledząc taki adres i kalkulując to wszystko ręcznie, kosztuje nas to sporo czasu, dlatego, tutaj, też pomysł na taki projekt się zrodził, który oczywiście wykonałem i chciałbym zaprezentować. Go, oczywiście, to wszystko jest za zgodą zleceniodawcy tego projektu, którego również tutaj z tej strony pozdrawiam. Dodatkowo pozwolę sobie również pozdrowić Adama, grupę Truset, na której pojawiła się informacja odnośnie przeanalizowania tego, co dzieje się na różnych adresach, które jakby się na co dużo wskazuje. Pojawiają się operacje kupna tokenu Donat. Także zobaczmy, w jaki sposób to można zrobić i co tak naprawdę taki bot sprawdzający właśnie zwrot z operacji, z inwestycji danego adresu pozwoli nam tutaj wyczytać. Oczywiście osoby zainteresowane wykonaniem różnego tego typu projektów zapraszam do kontaktu. Tutaj, właśnie, żeby przeanalizować to, co dzieje się na różnych adresach, wykorzystałem przesłanych do mnie przez Adama 9 różnych adresów, które akumulują właśnie token DANAT przez ostatnich parę dni. I tutaj pierwszy screen z tego, w jaki sposób bot to wyśledził. Oczywiście, tego typu Operacje są widoczne na iterskanie. I tutaj, może najpierw pokażę, jak to jest widoczne na iterskanie. iterscan wyświetla to w taki sposób. No tutaj, oczywiście, sytuacja jest dosyć prosta, bo widzimy tylko cztery operacje, w których tokeny Donata właśnie wchodzą na ten adres. I tak właśnie to iterskan. Tak naprawdę pokazuje tyle, czyli pokazuje, że są to operacje wejścia. Natomiast, jeśli chcemy się coś więcej dowiedzieć, to należałoby kliknąć aż transakcji i tutaj wydedukować tak naprawdę, co się działo. Tutaj, oczywiście, sytuacja jest dosyć prosta, ponieważ widzimy, że doszło do, doszło do zakupu tokenów DONAT na giełdzie UniSwap za Tethery. Także taka. Taka tutaj jest sytuacja. I teraz, oczywiście, chcąc policzyć, czy takie operacje były zyskowne, należałoby wychwycić wszystkie operacje transferu danego tokenu w obrębie tego adresu, podzielić je na, na swapy, czyli na operacje kupna i sprzedaży, oddzielić operacje otrzymywania i wysyłania tokenów oraz jeszcze szereg innych operacji, takich jak na przykład dodawanie płynności. Zbieranie odsetek z compound i szereg innych, bardziej zaawansowanych transakcji, typu również takich jak flash loan. I tak, co tutaj, jakie bot daje nam informacje? Bazując na tym przykładzie, tutaj przedstawię oczywiście zrzuty ekranu z jego działalności. Widzimy, że były cztery operacje, tak jak widzieliśmy wcześniej na skanie, i tutaj oczywiście bot potwierdził, znaczy dał. Dodatkowe informacje, że mało tego jest to operacja wchodząca, to jest to operacja oczywiście zakupu. I widzimy kiedy ta operacja miała miejsce, w jakiej ilości token został zakupiony oraz za jaką wartość wyrażoną w Etherach. Tak naprawdę tutaj dla tego adresu nie ma, innych, nie ma innych transakcji, nie ma innych operacji, są tylko cztery operacje kupna. Wykonane 31 stycznia i widzimy, że łącznie ta osoba zakumulowała ponad 700 tysięcy tych tokenów. Obecnie o łącznej wartości 38 tysięcy dolarów, czyli jest to jakiś sygnał dający nam informację o potencjalnej akumulacji tokenów przez ten adres. Zobaczmy, jak to wygląda na innych adresach, bo tam są sytuacje bardziej złożone. Tutaj widzimy, że ten adres również systematycznie skupuje, to znaczy, początkowo skupował tokeny donaty do 31 grudnia 2020 roku i teraz na, w czasie ostatnich dni również zaczął skupować, czyli ostatnie dni, stycznia i pierwszy dzień lutego. Widzimy, że kupował setki tysięcy ilości no za dosyć nieduże ilości eterów, czyli łącznie kupił tego Donata za lekko ponad 14 eterów. Natomiast śledząc operacje typu sell, czyli sprzedaż i są to tak zwane słapy na jednej ze zdecentralizowanych giełd, widzimy, że łącznie sprzedał tych tokenów za 15 Etherów, czyli tak naprawdę myślę, że można śmiało stwierdzić, że jest na plusie. Mało tego, adres ten również przez ostatnie, ostatnie dni, jak i poprzednio, w poprzednim roku otrzymywał te tokeny również z innych adresów. I są to tak naprawdę operacje, które na przykład mogły. Pochodzić z giełdy scentralizowanej. Ta osoba mogła kupić to na przykład na Binance, chociaż teraz nie wiem, czy donat jest dostępny na Binance, natomiast podaję to jako przykład. Te operacje mogły być, pochodziły po prostu z Binance'a i zostały przelane na swój adres, ale mogły to też być operacje związane z tym, że te tokeny migrowały pomiędzy adresami, czyli ktoś mógł sobie to rozdzielać na kilka swoich innych adresów i tym samym również wzbudzać ruch, wzbudzać zainteresowanie osób obserwujących hodlerów tego tokenu. Tutaj mamy kolejny, kolejny tak naprawdę adres, który skupował w ostatnich dniach tokeny, łącznie wydał 23 etery i tak naprawdę nic z nimi jeszcze do tej pory nie zrobił, czyli cały czas je trzyma. I tutaj również to już pozostawiam interpretacji każdego z nas, jak i również właściciel tego projektu, tego WHALE, DOI Trackera. Również będzie musiał sobie to zinterpretować: czy to jest sygnał informujący o tym, że ten token jest akumulowany i potencjalnie jego wartość wzrośnie. Kolejny adres również wykonywał zakupy. Tutaj również mamy zakup, również, również zakup za 17 eterów i podobnie te zakupy miały miejsce 31 stycznia i na razie nic się z tymi tokenami na tym adresie nie dzieje. Kolejna sytuacja, jeden z kolejnych większych hodlerów. Tutaj widzimy, że na adresie tym dochodziło do zakupów już w wrześniu, a potem ponownie pod koniec stycznia adres ten skupował te tokeny i widzimy, że kupował je dosyć w dużej ilości, łącznie wydając ponad 20 eterów na te zakupy. Z czego większość oczywiście była wydana, była zrealizowana na koniec stycznia 2021 roku. Widzimy tylko, że tutaj niecałe 5 eterów zostało wydanych we wrześniu. Operacje sprzedaży tutaj widzimy, że adres ten mało tego, że kupował to również, również sprzedawał, łącznie sprzedał za prawie 21 eterów. co ciekawe również otrzymał z innego adresu ponad milion tych tokenów i sumarycznie, żeby ocenić na ile on jest rentowny widzimy, że jeśli by brać pod uwagę tylko różnicę pomiędzy tym co sprzedał, a tym co kupił, to de facto Byłby na minusie, jednak trzeba pamiętać, że również posiada on nieruszone te tokeny i to jest oczywiście również uwzględnione przez bota, także widzimy, że ten adres wykon wykonując różne operacje na tym tokenie jest 18 tysięcy dolarów do przodu. Kolejny adres, szósty, łącznie będzie ich dziewięć, także to już jest, jesteśmy, zbliżamy się ku końcowi. Tutaj widzimy, że na tym adresie tych tokenów jest łącznie za ponad 50 tysięcy dolarów. I ponownie były operacje w okresie wakacyjnym, i ostatnio również pojawiły się łącznie za 10 eterów operacje kupna tego tokenu na tym adresie. Również przez całą drugą połowę zeszłego roku te tokeny były sprzedawane. Jeśli chodzi o sprzedaż w tym roku, to miały one miejsce 20. 9 stycznia. Co ciekawe, po tym jak ten adres je sprzedał, również później kupił. Także widzimy, że coś tutaj wygląda na to, że jest na rzeczy, ponieważ pomimo tego, że tę te część tych tokenów sprzedał, pewnie zobaczył, że cena spadnie i znowu jest dla niego atrakcyjna. Dlatego zdecydował się również na zakup tych tokenów pod koniec stycznia. Miały tu również miejsce operacje związane z otrzymywaniem czy z przesyłaniem tego tokenu pomiędzy innymi adresami oraz szereg tutaj bliżej jeszcze niezidentyfikowanych operacji, które, bo tutaj prognozuje, że są to operacje wejścia, są to operacje otrzymywania czy też przesyłania, natomiast to wymagałoby już, że tak powiem, ręcznej analizy, co za tymi operacjami się kryje. Kolejny adres, tym razem również prosta akumulacja. Tym razem za prawie 100 tysięcy dolarów tych tokenów również na tym adresie się uzbierało. Przejdźmy jeszcze do dwóch ostatnich adresów. Tutaj również mamy prostą akumulację. Fota może już nie taka duża, natomiast widzimy, że pomimo tego, że część tych transakcji była na minusie, te dalej są akumulowane, co widać po operacjach, kiedy one miały miejsce i o jakiej wartości, także były to dosyć systematycznie, było to dosyć systematycznie skupowane. I tutaj ostatni adres, chyba już najbardziej, tak naprawdę, złożony. Widzimy, że obecnie sal do tego to ponad 60 tysięcy dolarów. Te operacje może tutaj pokażę bezpośrednio na bocie, tutaj bot umożliwia przejście do takiej transakcji, gdzie możemy tak naprawdę zweryfikować co za tym się kryje. Co ciekawe na adresie tym widać nawet, bot posiada również taką funkcję widać również dodawanie płynności. To możemy sobie w prosty sposób zweryfikować przechodząc na Etherscana i rzeczywiście ten Etherscan również daje nam informację, że taka płynność o takiej wartości została tak naprawdę dodana do, do puli do Uniswapa, czyli 220 tysięcy tokenów donat zostało dodanych do Uniswapa. Oczywiście mamy szereg również innych operacji. Jak to przeglądałem, to były również operacje związane chociażby z paleniem tych tokenów i, i także sytuacja jest na pewno Dosyć interesująca. Tak naprawdę to tyle, co chciałem w tym filmie przedstawić, czyli krótko podsumowując. Film prezentował projekt wykonany na zlecenie oraz pokazuje ostatnie ruchy na tokenie Donat, które były wykonywane przez dosyć spore adresy przetrzymujące właśnie te tokeny siebie. Co może Pozwolić wnioskować, że dochodzi do akumulacji tego tokenu, natomiast zobaczymy, jaki tak naprawdę finalnie będzie tego efekt. Oczywiście, tutaj na tym filmie przedstawiłem jedynie dziewięć adresów. Żeby mieć jakiś taki, powiedzmy, szerszy i jeszcze bardziej pewny wgląd, w to w to wszystko należałoby oczywiście trochę tych adresów jeszcze parę prześledzić. Wiadomo, że wszystkich nie damy rady, natomiast im więcej, tym lepiej. Z tych, co tutaj prześledziłem, wszystkie są na pewno na plusie i dalej akumulują. Keny Donat. Także to wszystko. Serdecznie zapraszam do kontaktu osoby, które również są zainteresowane tego typu projektami w tym zakresie. Zapraszam do dołączenia do grupy na Telegramie. Dziękuję. Cześć.